Trochę dziwna pogoda jest, bo w cieniu jest ogólnie zimno, gdzieś 14 stopni, ale w słońcu to jest ze 30, przynajmniej takie mam odczucie. Ściągamy ten polar. Witam wszystkich widzów. Zapraszam na bikepackingową przygodę. Będzie biwak na dziko. Jadę praktycznie od swojego domu na wzgórza Dylewskie, które są oddalone od mojego miejsca zamieszkania około 40 km. Także właśnie wytyczyłem sobie trasę i udaję właśnie się znaleźć sobie miejsce biwakowe, a następnego dnia pojeżdżę sobie po okolicy i będę wracał do domu. Także zapraszam do oglądania. Także założenia na tą trasę są takie, że nie wziąłem ze sobą żadnego jedzenia, żeby nie wozić zbędnych kilogramów. Trasa jest krótka, około 40 km, niewiele ponad. To na 30 km będzie jakiś sklep. A ja zacząłem trasę z miejsca, gdzie mieszkam, czyli okolice Nowego Miasta Lubawskiego. Minąłem właśnie Lubawę. Na liczniku mam 23 km, czyli cieszę się jazdą. Jadę sobie na spokojnie. Jak widzicie, wziąłem karimatę. Ogólnie jest piękna majowa pogoda, ale w nocy ma być około 1 stopnia. Także żeby podnieść swój komfort podczas biwaku, no to musiałem wziąć coś do izolacji od gruntu. No to taki wypad w ramach przetestowania pewnych rzeczy, bo już sezon ultramaratonowy już się zaczyna praktycznie. 27 maja mój pierwszy start w Gotice Trail. Także muszę sobie przypomnieć, jak się jeździ z obciążonym rowerem. Wahu, nie panikuj, robimy zapasy. Także wpadło dino w Grabowie. Kupiłem prowiant. Menu będzie bardzo proste, kiełbasa z bułką. Rano owsianka. Niestety okazało się, że zapomniałem sporka, ale raczej damy radę. Zostało mi do celu około 10 km. No i zobaczymy, jak tam będą wyglądać te miejsca. To już ocenię na miejscu, gdzie będę sobie biwakował. Także będę jakby na obrzeżu
Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. No a jutro trochę tam pojeżdżę. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. A teraz fajny szuterek. Nie ma to jak Ursus C360 i zapach dzieciństwa, w sensie, że te spaliny. No już zaczynają się podjazdy. Zboczyłem z kursu w miejscowości Zajączki, bo chcę zobaczyć pewną jedną rzecz przed biwakiem, która jutro trochę będzie mi nie po drodze. Teraz jechałem w polną drogę i chyba to widzę. Jest. Cmentarz ewangelicki. Jeden z najlepiej zachowanych tutaj cmentarzy w okolicy. Już dochodzi godzina 20. Ja coś tak się ociągam. Powolutku sobie jadę. Słońce zachodzi. Temperatura spada. Jest aktualnie 12 stopni. Już trochę ciągnie po ręcach, ale w sumie jeszcze jestem rozgrzany jazdą, także nie jest źle. Ale jak już się zatrzymam, to pewnie będzie chłodno. To taka ładna droga. Na skrzyżowaniu prosto. Szutrową drogę. Ale klimaciki fajne. Prawie na miejscu. Jest jakaś nieziemsko nierówna, kamienna droga. Pewnie jeszcze pruska. I teraz sobie tylko znaleźć miejsce biwakowe. Teraz zorientowałem się, że zgubiłem karimatę i bluzę. Dobra, wracam się. Idę jakby po śladzie z powrotem, bo nie powiem, trochę tak wszedłem tu na pałę i trochę pobłądziłem. Czyli poszukiwania miejsca biwakowego przeobraziły się w poszukiwania karimaty i bluzy. Oglądałem filmy na GoPro
i po prostu po jednym filmie stwierdziłem, że tutaj gdzieś na tych polnych drogach mi to musiało odpaść, że muszę się cofnąć, a już się robi ciemno. Udało się. Och, te paski, paseczki. Ogólnie w tych lasach to jest jeden wielki armagedon po tych wichurach. Ale kawałek płaskiego gruntu. Tak, nie zabierałem śledzi. Muszę sobie ustrugać. Coś tam mi łazi przy obozie. Ja nie wiem, po co cały czas w tych okularach jestem. Znowu przygody. Ale przynajmniej wiem, że te paski po prostu trzeba mocniej naciągać. Jak one są mocno naciągnięte, wtedy no nie ma prawa, żeby cokolwiek tam wyskoczyło z tych pasków. Po prostu pierwszy raz je zapinałem i wyszło jak wyszło. No nic. Muszę jeszcze znaleźć sobie jakiegoś kija na kiełbasę. Nie wiem, czy to słyszycie, ale nie wiem, czy to jest jakiś zbiornik wodny w pobliżu. Niesamowicie słychać żabę. Przemysława najprostsza możliwa kombinacja. Bułka z kiełbasą.
Ja już śpię w worku. Obok mnie leży ramecik. Czuć, że temperatura mocno spada. W nocy ma być 1 stopień. Także lecę spać. Do jutra. Dobranoc. Witam wszystkich następnego dnia. Bardzo komfortowa noc. To najważniejsze. Zrobiłem jedną małą zmianę. Po prostu na materac Decathlonu, która nie nadaje się poniżej bodajże 8 stopni. Położyłem karimatę z sreberkiem do góry. No i powiem wam, że różnica jest kolosalna. Dopijam swoją kawkę. No i plan na dzisiejszy dzień to jest taki, żeby zobaczyć jeziorko francuskie z rezerwat przyrody, wejść na górę. Znaczy wejść na górę, wejść na wieżę widokową na górze Dyleskiej. No i pojeździć po okolicznych wioseczkach. A odwiedzimy również miejscowość Glaznoty, w którym pozostał dość piękny wiadukt, który w 2019 został zrewitalizowany. Także to jest plan na dzisiejszy dzień. No i potem do domu. Jakimiś tam bocznymi drogami. Także trasa to było gdzieś około 70-80 km, coś takiego. Pogoda na dzisiejszy dzień praktycznie będzie jak wczoraj. Czyli około 14-16 stopni, w słońcu 30. Podobno o 13 ma się trochę chmurzyć, ale to już będę na powrocie. Niby ścieżka rowerowa, ale nawierzchnia pozostawia dużo do życzenia. Piaseczek. Znowu piaski. Coś mi kurde dobija tylna opona. Mam nadzieję, że to nie jest zwiastun niczego niedobrego. Muszę dopompować.
niecałe 3 bary. Bądź 40, coś tam, 2 PSI. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jak widzicie, dobrze jest mieć zawsze jakiś pieniądz ze sobą. Pomimo tego, że jest święto, to pan właściciel sobie po prostu otworzył i sobie zarabia. No ale niestety nie było płatności kartą. Ale miałem tam gdzieś różne dwie dyszki. W razie W. Troszkę podjazdu mnie czeka, ale nic strasznego. I oto jezioro francuskie. A dlaczego francuskie, zapytacie? Bo podczas kampanii napoleońskiej jeden z oddziałów zgwałcił kobietę, bądź kilka kobiet. No i mieszkańcy w okolicznej wsi zemścili się na tych żołnierzach i utopili ich w tym właśnie jeziorze. No i niestety oddział, który stacjonował w Pietrzwałdzie, który dowiedział się o tych żołnierzach właśnie utopionych, postanowił wziąć odwet i zrównali całą wioskę z ziemią. Wszystkich zabili. Taka dramatyczna historia tego miejsca. Teraz ogólnie jadę taką ścieżką dydaktyczną. Fajny klimacik jest. Ostatni punkt naszej wycieczki to Glasnoty. Z asfalciku prosto w taką trochę już zarośniętą drogę. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak zarośnięta. To dlatego tak jadę, żeby nie cofać się do takiego kościółka, który jest w Glasnotach. Kamieni wystających. Drogie placki.
widać już wiadukt kolejowy w Glasnotach. Coś trochę słońce zaszło już. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Że to był szybki rzut na wiadukt kolejowy o Glasnotach. Była linia kolejowa, która była otwarta w 1910 roku. No i była ona wtedy w Prusach Wschodnich, a prowadziła do Ostrudy, o ile się nie mylę. To są okoliczne wsie. A tu kolejny wiadukcik. Właśnie przecinam tą linię kolejową. No i myślę, że tu się będę z wami żegnał. Ja już praktycznie teraz to już mam drogę powrotną do domu, jakieś 40 km. Fajnie sobie było przypomnieć jazdę z Sakwami w formule bikepackingu. To jest niesamowita wolność. Polecam każdemu spróbować. Chociaż właśnie taki mini wypad to wcale nie było daleko od mojego miejsca zamieszkania. A zawsze można fajnie spędzić czas. Także polecam. No nic. Dzięki, że dotrwałeś do końca tego filmu. I do następnych. Na razie.